Cześć, pod jednym z moich filmów na temat techniki spawania metodą 136 z użyciem lusterka przeczytałem dosyć interesujący i ciekawy komentarz. Kolega wypowiedział się na temat spawania na lusterko w ten sposób. Jeśli macie wykonać jakieś zadanie z użyciem takiego oto lusterka, to proponuję zrobić wszystko, aby tego unikać, nawet kosztem rozbioru jakiejś konstrukcji. Otóż chciałbym się zgodzić z tym komentarzem, ale w sytuacji, gdy pracujemy na jakiejś budowie, gdzie etap prac jest zaawansowany, a my wykonujemy na przykład jeden z ostatnich etapów spawania lub montażu i trafi się taka sytuacja, że gdzieś będzie krótki odcinek do wykonania, na przykład kilkucentymetrowy, gdzie nie będziemy w stanie sięgnąć, mówiąc to wprost, wzrokiem, to proponowałbym, aby skorzystać z tego typu narzędzia pomocniczego, ponieważ najprawdopodobniej nikt się nie zgodzi na rozbiór konstrukcji, opóźnienie w pracach. Powiem to jeszcze inaczej. W takiej sytuacji bardziej zręcznie dla jakiejś firmy jest wymienić spawacza niż robić sobie kłopoty, tak? Spawanie z użyciem tego typu narzędzia pomocniczego polega na tym samym, co w tradycyjny sposób, obserwując miejsce spawania bezpośrednio, tylko że punkt, w którym odbywa się spawanie w tej konkretnej sytuacji, widzimy w tak zwanym lustrzanym odbiciu. Może dawać to złudne wrażenie, jest to na pewno utrudnienie, a w szczególności, gdy spawamy metodą TIG, gdzie jedną ręką prowadzimy uchwyt, a drugą dostarczamy spoiwo. Można byłoby powiedzieć, że jednocześnie musimy obserwować dwa punkty, tak? Ja osobiście dla tych z Was, którzy rozpoczynają przygodę ze spawaniem w ten sposób i mają do dyspozycji takie oto standardowe lusterko, proponowałbym, abyście je troszeczkę zmodyfikowali. Przyklejcie jakieś na przykład kosmetyczne, jakieś szklane lub plastikowe lusterko, w którym osiągniecie dużo wyższej jakości wizual, co będzie dużym ułatwieniem. Nie musicie się przejmować, jeśli chodzi o spawanie metodą TIG, że zostanie ono osypane odpryskami, tak jak byśmy spawali elektrodą otuloną lub półautomatem. Ja osobiście nie znam innej drogi, jeśli chodzi o spawanie z użyciem tego oto narzędzia pomocniczego, niż ustawienie je w ten sposób, abyśmy mogli obserwować miejsce łączonych materiałów lub szczelinę wzdłużnie, dzięki czemu, jeśli spawamy metodą TIG, możemy w większym stopniu kontrolować długość elektrody lub długość łuku, dzięki czemu jest dużo niższe ryzyko, że przykleimy elektrodę do spawanego materiału i również będziemy w stanie wykonać o wiele dłuższy odcinek spoiny, niż na przykład ustawimy je w jakiś inny sposób. A samą elektrodę proponowałbym ustawić na troszeczkę krótszej wysokości w porównaniu do sytuacji, gdy spawamy, obserwując w tradycyjny sposób, dzięki czemu również możemy zminimalizować ryzyko dotknięcia elektrodą do spawanego materiału. Natomiast spoiwo proponowałbym używać troszeczkę grubsze. Ja w tej sytuacji mam 3,2 mm, dzięki czemu wykonuję mniej ruchów, przesuwając ten drut do przodu, co również zmniejsza ryzyko dotknięcia drutem do elektrody wolframowej, przez co nie muszę nikomu tłumaczyć, możemy niekontrolowanie przerwać spawanie. Ja osobiście podczas nauki spawania w ten sposób przeszedłem przez mękę, wpadałem w taką furię, że byłem w stanie wyjść z siebie i stanąć obok, ale przyszedł taki moment, że skoncentrowałem swoje myśli na miejscu, w którym te materiały są łączone,
a to, co widziałem w lustrzanym odbiciu, traktowałem jako odskocznię i od tamtego momentu zaczęło mi wychodzić spawanie w ten sposób. A jeśli chodzi o styl dzisiejszej demonstracji, można byłoby powiedzieć, że jest prosta, spoina pachwina w pozycji na boczne, nie jest to trudne. Oczywiście, że nie, ale chciałem to zrobić w ten sposób, aby było wszystko czyste, jasne i przejrzyste. Dodam tylko, że we wszystkich pozycjach powinniśmy się kierować tymi samymi zasadami. Jeśli jest taka możliwość, ustawiamy lusterko w ten sposób, aby obserwować proces spawania od frontu, a spoiny wykonane w ten sposób mogą odbiegać troszeczkę jakością wizualną od tych, które spawamy w tradycyjny sposób obserwując, ale jeśli troszeczkę potrenujemy, to będą wychodzić one prawidłowe pod kątem technicznym. I cóż, życzę Wam powodzenia, dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!